kocham postać Józefa. Józefa, którego spotkało mnóstwo traumatycznych doświadczeń. A jednak gdzieś w głębi Bóg przeprowadzał go od pokusy rozpaczy, rozgoryczenia, rozczarowania światem, braćmi, ludźmi, których spotykał, ku jakiejś wielkiej przestrzeni wewnętrznej, ku jakiejś właśnie nadziei, ku zdolności do przebaczenia. I ten Józef, gdy już jest w Egipcie i tam zarządza wszystkimi dobrami faraona, czytamy, kiedy nastaje głód, a Józef wcześniej nagromadził różnych dóbr, czytamy, że on otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże. Znów ten motyw otwarcia, otwarcia spichlerzy. O czym to jest opowieść? To jest opowieść o różnych zasobach, które w sobie mamy. Bo nawet często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Ile jest tych spichlerzy w środku naszego umysłu, naszych uczuć, naszej woli, naszej relacyjności. Ile tam już jest nagromadzone przez opatrzność różnych bogactw. Chodzi o to, żeby zacząć tego używać. Dopóki tego nie otworzysz i nie użyjesz, nie puścisz tego w obieg, to jest inny z kolei obraz talentów i używania tych talentów, nie doświadczysz, że to w tobie jest. Sięgnij do zasobów, otwórz je, a wzrośnie twoja nadzieja na to wszystko, co możesz wnieść w rzeczywistość wokół ciebie.